Dzisiaj gościmy na jednostce Phoenix. Tutaj przede mną stoi pan Edmund. Ponoć pan jest najstarszym wędkarzem. Takiego starego jak ja jeszcze nie widziałem na żadnym statku. Może pan powiedzieć, ile pan ma lat? Dokładnie 79 lat. To kupę czasu pan już pływa. Początki z panem Wiśniewskim na Właz 65? Tak. On miał w ogóle kutas bardzo słaby, jakiejś jakości, abyśmy pływali jeszcze wówczas, kiedy nie było tak zwanej plecionki, gdzie na samą żyłkę ściągali. On jeszcze nazywał się kiedyś, mi go nazywali piratem. Kapitan Pirat. No i ta taksywka tak do niego troszeczkę chyba przywarła, bo teraz te wszyscy na niego kapitan Pirat mówią. Tak, oczywiście, w tej chwili tak, ale ja pływam, raczej ja byłem na jego okręcie, ale w tej chwili to ja pływam przeważnie Feniksem tutaj, nie? Tu jest bardzo dobra załoga, także mnie tutaj podpasowali, mi się tu podoba, tu pływam. Kiedyś było więcej ryb czy teraz? O, bardzo dużo ryb kiedyś było, naprawdę i to duże. Gdybyśmy pływali, powiedzmy sobie, na wraki, to tam się brało takie po 9 kila. Ja mam rekord 9,5 kilogramowego. No. To ile to ma? 1,20 m? O, 10, no nie mierzyłem go w długości, tylko że rzeczywiście on był ciężki. Myśmy ważyli go to 9,5 kg. To rekordowa ryba, super, zazdroszczę. My płyniemy dopiero drugi, trzeci raz, więc do nasze początki troszeczkę tutaj ekipy z Władek.pl. Co pan by mógł powiedzieć przyszłym wędkarzom, którzy wybierają się tutaj na rejs do Władysława, gdzieś z Warszawy, z daleka w każdym razie, oprócz oczywiście sprzętu, co powinni zabrać ze sobą? Znaczy, lepiej zabrali ze sobą, bo tutaj ten sprzęt to nie jest zbyt taki, wie pan, markowy, jak to się mówi. Mówi pan o tych sprzętach, które są na kutrach. Co na kutrach, jest, oni potrafią się złotych, ileś tam biorą za to, ale swój sprzęt jest lepszy. Ja przepadam za swoim sprzętem, bo ja mam swój sprzęt sam. Skąd pan jest, można spytać? Ja jestem z Wejherowa. Z Wejherowa, to daleko pan tutaj nie ma, czyli rozumiem, że pan dosyć często wypływa. No, ja dwa razy w miesiącu wypływam zawsze. Liczył pan kiedyś, ile razy to już jest? O nie, tego nie, na pewno nie. Mieliśmy tutaj wcześniej takiego pana Stanisława, który mówił, że około 100 razy już pływał. Pan wychodzi na to, że ładu więcej razy. Ja już ponad 40 lat pływam. Tam nie ma mowy, żeby tam więcej nie było. Na pewno, ja pływałem i z Gdyni, i z Władysławowa, i z Helu, i pani z Łeby, i w ogóle. No. Także wszystkie porty zaliczyłem. Ale tu mi się najlepiej podoba. Tu we Władysławowie, dzisiaj z rybą troszeczkę gorzej, pływamy około 100 metrów na takich głębokościach. To taka specyfika chyba tego portu we Władysławie, że się głęboko łowi, co? A bywa tak, że i na 40 metrach się łapie. Tylko są nieraz takie ławice ładne, że wracamy, powiedzmy, z głębizny i wracamy na 40 metrach nawet co ryby. Ale przeważnie tym okrętem, który w tej chwili pojedziemy, to przeważnie 70-60 metrów. Najlepszy miesiąc na dorsza? O, to trudno powiedzieć. I zimą, panie, myśmy bywali, że mróz był i jesienią, ale przeważnie jesienią lepiej. Lepiej.